Cześć, witam Państwa i Was w Barbarze Online. Spotykamy się przy okazji ostatniej w tym semestrze, już troszkę szybciej niż planowaliśmy, Akademii Miejskiej, czyli cyklu skierowanego tak z założenia do licealistów i studentów, ale oczywiście nie sprawdzamy legitymacji na wejściu. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Joanna Panciuchin i jest ze mną nasz dzisiejszy gość Michał Duda i będziemy rozmawiać o tym, jak się tworzy miasto z fantazji. Co się kryje pod tym tytułem? Kryją się pod tym miasta idealne, miasta przyszłości, miasta utopijne. Jesteśmy na wizji dzięki punktowi informacji kulturalnej. Bardzo za to dziękujemy. Program Barbary mógł przenieść się do internetu dzięki tej świetnej współpracy. Ja jeszcze tylko na początek powiem o jednej bardzo dobrej wiadomości. I tu Michał, poproszę cię o pomoc. Czy mógłbyś przerzucić jeden slajd? Oczywiście. Mógłbym teoretycznie. To przy okazji. Albo i nie. Udało nam się wydać właśnie dziś premierowo wrocławski niezbędnik kulturalny. Co prawda nie w wersji papierowej, ale w wersji online. Także zapraszam Was wszystkich na stronę www.strefykulturywrocław. Tam znajdziecie pierwszy numer pandemicznego niezbędnika. I to już tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia wstępne. Powiem tylko, że razem ze mną ten cykl współtworzy Piotr Fereński i Rafał Nachirny z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. I przenosząc się już do naszego dzisiejszego tematu, powiem jeszcze słowo o Michale, o naszym dzisiejszym gościu, który jest historykiem sztuki, specjalizującym się w historii architektury, no i w związku z tym pracuje w Muzeum Architektury. Jest też autorem zbioru esejów o twórczości architektki wrocławskiej Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Ten tom nazywa się Patchwork i jest też jednym z kuratorów wystawy właśnie o tej architektce. Tak więc głośne sukcesy, to jeszcze raz chyba gratulacje w związku z tomem i z wystawą, która gościła przecież w Nowym Jorku. To już było tak dawno w zupełnie innej rzeczywistości, ale dziękuję bardzo w imieniu wszystkich zainteresowanych. No właśnie, rzeczywistość nam się mocno zmieniła, ale akurat przy tym temacie miast idealnych pozostaliśmy, bo myślę, że to fajny wątek, żeby trochę się oderwać od tej rzeczywistości, która nas otacza. No i pierwszy taki wątek, który chciałabym z tobą poruszyć, to kwestia tego, że te wizje miast przyszłości są obecne nie tylko w głowach architektów i w ich pracowniach, ale też w kulturze, w książkach, filmach, w komiksach, na obrazach i innych formach wizualnych. No i powiedz, co takiego pociągającego jest w tym wytwarzaniu tych takich fantazyjnych, idealnych wizji? Czemu one są takie pociągające? Czemu twórcy często po nie sięgają, twoim zdaniem? No może najbardziej pociągające jest w nich to, że nie są tym światem, w którym my żyjemy. Są jakimś takim miejscem innym, właśnie wymyślonym, stanowiącym dobrą i ciekawą odmianę od tego, do czego przywykliśmy, i jakby właściwie to zjawisko towarzyszyło nam wymyślanie światów. To w ogóle nie jest w zasadzie domena architektów, to nam towarzyszy od zarania dziejów i te różne wizje przewalały się przez różne teksty kultury i przewalają się do dzisiaj faktycznie i stanowią no jakby same w sobie bardzo ciekawe konstrukty, ale też jakby taką samopowielającą się inspirację do kolejnych, do tworzenia kolejnych światów, które stanowią znowu scenografię dla czegoś zupełnie innego. No poza tym też mamy taką skłonność do tego, przynajmniej część z nas, żeby wymyślać świat trochę lepszym niż jest w rzeczywistości, nie? Jakby trochę lepszym, a czasem trochę innym, bo to kwestia lepszym to bardzo różnie się okazuje. Coś, co zostało wymyślone jako utopia, okazuje się po realizacji kompletnie dystopijne. No ale wymyślanie miejsc, które nie istnieją albo które chcielibyśmy, żeby istnieją, to chyba też nas trochę odróżnia od innych naczelnych. To jest jakaś taka nasza cecha wspaniała. No tak, poszukujemy tych idealnych światów, ale właśnie to też ciekawy wątek, że one często zamieniają się raczej w dystopię niż utopię. Ale to pewnie wątek, który gdzieś nam się po drodze pojawi. No ale właśnie, my dzisiaj przede wszystkim o architekturze.
I podzieliłam sobie to nasze spotkanie na jakieś takie dwa główne obszary, czyli przeszłość i przyszłość, jakoś luźno połączona z teraźniejszością. Zobaczymy, że nam się uda ten rytm zachować. No ale właśnie. Nie uda się. Okej, okay, czyli już mogę odpuścić. Czy zastanawiałam się, jaki okres można by było wskazać jako ten, który jest najbardziej obfitujący w te wizje właśnie idealnych światów miejskich. No i przyszedł mi od razu do głowy modernizm, bo bardzo ten nurt w architekturze sama lubię. No jak ty myślisz, czy to jest właśnie ten czas, kiedy próbowano się skupić na myśleniu o mieście jako takiej pewnej funkcjonalnej całości, jako pewnym organizmie, który ma przyjmować do siebie też inne organizmy, którym ma się dobrze żyć? Czy może wcześniej już były takie przykłady, o których nie pomyślałam? Nie, no, na pewno tych przykładów było dużo więcej i one się zaczęły bardzo wcześnie. Nie, tutaj nie bez przyczyny Gustave Doré i jego grafika przedstawiająca pomieszanie języków, ilustrująca ten mit biblijny stworzenia miasta i wieży Babel, które też było jakimś taką ilustracją stworzenia czegoś wyjątkowego, co generalnie to jest bardzo ciekawa historia, tak poza interpretacją biblijną, że ludzkość postanawia stworzyć jakieś odpowiadające im miejsce, jednocześnie negując pewne status quo, i za to status quo siła, która odpowiada za utrzymanie status quo, czyli Bóg, mści się na nich okrutnie, czyli miesza im języki. To też jest w ogóle fajne w tych projektach utopijnych czy projektach miast idealnych, ich właśnie taki buntowniczy potencjał. I to w ludziach było od zawsze. To nie będziemy udawać, że troszeczkę się nie mówiliśmy, bo te slajdy nie są przypadkowe, ale... Przypadek wylądowały na ekranie. Ale to jest tak, że faktycznie od zarania cywilizacji towarzyszyło nam jakieś taka potrzeba wymyślania miast czy miejsc, bo to też nie zawsze jest tożsame, ale jakoś zawsze idzie w parze. No i to też nie jest europocentryczne. Nie? Tutaj ten obrazek, który jest mocno kiczowaty, ale taki się akurat znalazł w internecie, to jest VII wiek naszej ery, Bagdad. Nie? To jest ten moment, kiedy centrum świata zupełnie nie znajduje się w Europie, znajduje się gdzieś tam właśnie w Azji, i tam pojawia się pomysł stworzenia miasta idealnego, które jest idealne dla danej społeczności, czyli też oddaje, i znów tu trzeba byłoby przywołać taką frazę, która jest w pewnych kręgach niepopularna, czyli cytując Karola Marksa, byt określa świadomość, nie? Czyli w pewien sposób te wszystkie kolejne projekty, przez które się prześliźniemy, one jakoś wynikają ze swojego czasu, ze swoich okoliczności, projektując tę jakąś tam ideologiczną nadbudowę. No i to jest w ogóle niesamowite, że ten projekt czegoś, co my byśmy na przykład w renesansowej Europie uznali za jakiś naprawdę taki koncept totalnie idealny, został zrealizowany w tym Bagdadzie, i tak Bagdad wyglądał. Zresztą ta utopia bagdacka bardzo szybko się na samym Bagdadzie zemściła, bo to miasto bardzo szybko przestało działać, jak wiele tego rodzaju konceptów, będąc ofiarą swojego własnego sukcesu, czyli wylało się za te piękne okrągłe mury i rozlało w taki dosyć dziwny organizm. Ale no to, co też nas jakby powoduje tą intensyfikację wymyślania miasta na nowo, to samo intensyfikowanie miast, no bo to też nie było regułą, no, znaczy ośrodki miejskie istniały w Europie już w czasach helenistycznych, nie? Ale cóż to były za miasta, to były takie w sumie niewielkie osady, a tu też warto wspomnieć, taki miejski standard, czyli to, że taki europejski miejski standard, czyli ulica pod kątem prostym, druga ulica, plac, przestrzeń publiczna, no to też kiedyś było czyjąś wizją, to też powstało w czyjejś fantazji, i tym kimś być może był Hippodamos z Miletu, który wymyślił właśnie ten grid, tą siatkę, i najpierw zastosował ją w planie właśnie Miletu, później Pireusu i tak dalej, to promieniowało, rozlewało się na cały świat, ale miasta rosły, jakieś obrastały w takie... Tylko, że nudny monolog. Ale oczywiście, jestem gotowa na to. Rozrastały się przede wszystkim, no i obrastały w jakieś społeczne porządki. No właśnie, no bo widać tu wyraźnie, tak jak mówisz, że no, to nie jest tak, że architekt siada i wymyśla to tylko dlatego, że mu się tak podoba albo mu się wydaje. Architekt, czy no w tych przypadkach jakby pewnie inaczej byśmy tych
projektantów, twórców tych wizji, no jakieś inne słowo by trzeba było znaleźć. Jakby no, miasta są żywe, te wizje są żywe, odpowiadają na przemiany, które się toczą jakby w całości świata, nie tylko w ośrodkach miejskich. No i te przemiany przez bardzo długi okres czasu były takie dosyć powolne, nie? One nie działy się rewolucyjnie, tylko bardziej ewolucyjnie. Ale pewne takie nawyki społeczne i konstrukcje społeczne wzbudzały bunt, który przeradzał się w pomysły idealnych społeczności czy idealnych miast. I tak jak wspomniałaś, to w ogóle nie była domena architektów, bo oni zajmowali się tym, do czego ten zawód generalnie co do zasady został powołany, do oblekania w formę zleceń swoich inwestorów. Tym zajmowali się filozofowie. I tutaj ilustracja zupełnie taka impresyjna utopii Tomasza Morusa, czyli tego jakby punktu założycielskiego, momentu, w którym coś, wymyślanie świata na nowo zostało nazwane. I to w ogóle miało jakąś formę architektoniczną, ale tak naprawdę chodziło o stworzenie bardziej sprawiedliwego, bardziej lepiej działającego społeczeństwa, chociaż podbudowa religijna tego konceptu powodowała, że ono było jakby idealne dla pewnej grupy społecznej. No ale tak idąc dalej, to nagłe przyspieszenie w wymyślaniu na nowo naszych siedlisk, osad, osiedli, bo nie zawsze miast, to jest rewolucja przemysłowa, czyli robimy naprawdę duży przeskok do już XIX wieku i spotykamy się znów z niearchitektami, tylko czy już są jakieś pytania? Właśnie sprawdzam, bo tutaj jakieś wiadomości przychodzą, ale to jeszcze nie dotyczące pytań. Okay. I to znów jest domena filozofów, myślicieli i to bardzo mocno związana ze środowiskami takimi progresywnie myślącymi, czyli z socjalistami, z utopistami XIX-wiecznymi. I to jest jeden z ciekawszych przykładów, zresztą o takim potężnym, bo też jeszcze jedna uwaga, my tutaj oczywiście nie prześliziemy się przez wszystkie utopie, myślę, że przez wszystkie miasta idealne. Niemożliwa sprawa w ogóle. Ale kilka takich rzeczy, które pewnie gdzieś tam na koniec nam się przydadzą do dywagacji na temat tego, czego jesteśmy świadkami obecnie, nam się to jakoś tam przyda. Więc Charles Fourier, i to jest początek XIX wieku, i Falanster. Słynna idea, której właściwie nie udało się zrealizować, która miała jakąś formę swoją, taką przestrzenną, ale de facto chodziło o to, żeby skupić bardzo określoną społeczność w określonym miejscu. Ta społeczność miała liczyć 1620 osób, zdaje się. No i zachęcić ich do tego, czy w pewien sposób zmusić, to też jest jedna z cech właściwie wszystkich wizji utopijnych, że one próbują zaprojektować nie tylko przestrzeń, a może przestrzeń na końcu, a bardziej nas, użytkowników. No właśnie, użytkowników, to jest ten chyba taki dla mnie chyba najbardziej ciekawy właśnie element tych idealnych wizji, że one nie zmieniają jedynie przestrzeni, to nie jest nowy pomysł na przestrzeń, na sposób jej zamieszkiwania, kształtowania, nowe sposoby, właśnie no, na poziomie wartości, na poziomie nowego sposobu myślenia o życiu i o byciu w ogóle. Takie mam wrażenie przynajmniej. No i myślę, że to też w pewien sposób jest największa słabość tych utopijnych czy fantastycznych wizji nowych społeczności i nowych miast, ponieważ dużo łatwiej zmienić strukturę przestrzenną miasta niż zmienić człowieka. Nie? To jest, tak to jakoś jest. To chyba jest ta największa utopia, nie? Że jakby to myślenie o tym, że przestrzeń jest na tyle silnym czynnikiem, który może determinować zachowania ludzkie i właśnie je tak zupełnie przekształcać. No, a to też jest, to już możemy otworzyć kolejną puszkę Pandory i popłynąć w zupełnie inną stronę, ale to można zacytować Winstona Churchilla i tą jego słynną frazę, że to najpierw my budujemy ściany, a później te ściany budują nas. I to też jest, i to trochę miał rację, to nie jest do końca tak, że to jest nieprawda. Co prawda on zdaje się mówił to w kontekście odbudowy Izby Gmin, po zniszczeniu, bombardowaniu brytyjskiego parlamentu. I to jest świetny przykład, ponieważ struktura gmin, czyli podział sali, nie tak jak nasz parlament dookólny, tylko dwie strony sali i dwie frakcje parlamentarne, to ustawia całe społeczeństwo. No tak. Jakby bardzo szerokie skutki to przynosi. No ale pewnie dlatego, wracając jeszcze do tego punktu wyjścia, to, że tak trudno zmienić nasze przyzwyczajenia i nasz sposób funkcjonowania w świecie, wiele z tych utopik, chociaż u zarania, czy jakby na poziomie konceptu, były super. Bo to, że żyjemy wspólnie, że dzielimy dobra według
zasług, że każdy codziennie zajmuje się trochę inną pracą, żeby mu się nie znudziło i panuje sprawiedliwość, piękno i dobro, to jest super, tylko że okazuje się, że w praktyce to nie do końca działa, bo to jest właściwie jeden z nielicznych przykładów implementacji tej idei Fouriera, czyli falansteru, który jakoś tam działał przez prawie 100 lat. To jest jakimś absolutnym ewenementem, ale też pamiętajmy, że na taką tyci skalę, nie? Bo z jednej strony mówimy sobie o miastach z fantazji, to miały być jakieś takie punkty krystalizacyjne jakiegoś całego systemowego myślenia, a ten zadziałał jednostkowo w jednym miejscu we Francji. To jest Familister. Ja będę używał ściągi, ponieważ ja mam niestety sklerozę. Nie ma problemu. Ale to jest koncepcja stworzona przez Jeana Baptista Godena, który był przemysłowcem znowu, przemysłowcem i myślicielem i jakby inspirując się falansterem stworzył rodzaj osiedla dla swoich pracowników, gdzie dostarczył im super warunki, fajne mieszkania, infrastrukturę społeczną, co w tym XIX wieku w ogóle nie było standardem. Nie? Wyobrażamy sobie, a może sobie w ogóle nie wyobrażamy, jak wyglądały XIX-wieczne miasta poddawane czy poddające się tej super inflacji związanej z industrializacją. No tam rocznie dziesiątki tysięcy nowych ludzi przypływało do tych miast, przyjeżdżało ze wsi, często gnieżdżąc się w jednej izbie, spekulanci budowali bardzo jak najgęściej, jak najwyżej, jak najmniejsze podwórka, jak najmniej zieleni i tak dalej, i tak dalej. Stąd jakby coraz większy popyt na tę wizję tego, jak zmienić to status quo, które było fatalne. Nie wiem, czy nie musisz podnieść mikrofonu, czy cię słychać na pewno. Spróbuję podnieść mikrofon, jeśli mnie nie słychać. No i to jest jeden z pomysłów. Ten Familister udało się zrealizować. On jakby obsługiwał jedną fabrykę tego właśnie przemysłowca. No i tu znów cała perwersja tego pomysłu, nie? No bo to był super utopijno-socjalistyczny pomysł. Dajemy ludziom dobre warunki, ale pod warunkiem, że dla nas pracujecie, nie? Jakby. No tak, to bardzo dwuznaczna sytuacja. Ale tu, no to też jest ciekawe, że jakby mówimy póki co o takich bardzo punktowych rozwiązaniach, nie? Że zdecydowanie trudniej jest zaimplementować taką wizję na cały ośrodek miejski. No bo tak to jest z wielkimi wizjami, że właściwie udaje się zaimplementować w większej skali tylko w sytuacji, kiedy ma się po swojej stronie władzę, czyli no tutaj znowu przeskok do jakiejś takiej może nie wizji idealnego miasta, ale próby przebudowania miasta. No, mamy dwie metropolie, takie największe europejskie metropolie XIX wieku, Paryż i Londyn, które stają się super gęste, super niewygodne do życia i wymyślamy, że trzeba je przebudować. I to się udaje w Paryżu, ten wielki plan Osmana, który postanowił przebić wielkie arterie, rozluźnić dzielnice, co też było politycznie istotne, ponieważ te wielkie arterie pozwalały się bronić na wypadek. Tak jest, czyli prewencja architektoniczna. Ale tutaj mamy cesarstwo, a w Londynie no nie mamy tak silnej struktury władzy i ta reforma właściwie nigdy się nie udała. Londyn musiał jeszcze długo poczekać na swoją reformę przestrzeni, no bo w sytuacji, w której musielibyśmy się wszyscy zgodzić na wielką przebudowę czy zaakceptowanie czegoś nowego, to wydaje mi się, że to jest kompletnie niemożliwe. No, do tego jest niestety albo stety, czyli mamy takie trzymanie uniemożliwiające tego rodzaju te wielkie rewolucyjne socjotechniczne zmiany. Potrzebny jest dyktator, którego ciągle jeszcze chyba nie mamy. Chyba. To co, robimy skok do Breslau? Wiesz co, czy jeszcze skok do Breslau jeszcze przez dwa projekty, bo dobra. Tak jak mówiłaś przed chwilą, faktycznie te takie niewielkie ingerencje, które pokazywałem, które gdzieś tam pączkowały te takie, jak falanster, familister, te koncepcje gdzieś tam pojawiały się i próbowano je realizować na całym świecie, ale faktycznie w tak drobnej skali. Tutaj super polem eksperymentów okazała się Ameryka, gdzie próbowano przeszczepiać. Robert Owen i inni utopijni socjaliści próbowali tworzyć takie kolonie, wierząc w to, że ten nowy świat właśnie da się skolonizować na nowych zasadach, bardziej sprawiedliwych, bardziej społecznie odpowiedzialnych i tak dalej. No, New Harmony, zdaje się, to Roberta Owena, osiedle bazujące na tych przesłankach, udało się założyć w Stanach Zjednoczonych, działało 2 lata. Po 2 latach pokłócili, że kompletnie cała ta społeczność, łącznie ze swoją strukturą przestrzenną, się rozpadła i ślad zniknął. No ale ta industrializacja pociągała za sobą coraz większe skutki i coraz bardziej skłaniała architektów, już coraz bardziej planistów, do zastanowienia się, jak zreformować faktycznie te tkanki miejskie, które stawały się przerażające. Jesteśmy już u progu XX wieku i prawie już we Wrocławiu.
No i to jest super projekt, który też pokazuje, jak jakby środki, które wykorzystujemy do naszego życia, wpływają na kształtowanie naszego środowiska. To jest Alberto Soria i Mata, projekt miasta linearnego, stworzony dla okolic Madrytu. To właściwie jeden z pierwszych tego typu koncepcji, że miasto przestaje być jakimś takim ośrodkiem koncentrycznym, a zaczyna być liniowym dlatego, że jakby tym krwiobiegiem miasta zaczyna być transport, zaczyna być tramwaj, zaczyna być kolej. Jakby ci planiści zakładają, że będziemy funkcjonować w tej przestrzeni inaczej, więc musimy ją inaczej zaprojektować. I kolejny krok, i tutaj już jesteśmy bardzo blisko Wrocławia, i kolejna próba reformy takiej bardziej systemowej. To jest Ebenezer Howard i przełom XIX i XX wieku i lawina, którą on uruchomił swoją książką, a znów nie był architektem, był urzędnikiem, który po prostu zebrał swoje doświadczenia, skodyfikował swoje przemyślenia, które zebrał też w Stanach Zjednoczonych, bo tam przez moment pracował i wymyślił taką zasadę reformy urbanistycznej, którą skodyfikował w książce Garden Cities of Tomorrow, czyli miasta ogrody jutra. I ten cały pomysł na to był super, on był mało sexy, bo on nie był bardzo awangardowy, nie? On był taki bardzo przy ziemi, bardzo przy ludziach, ale on się bardzo mocno zastanawiał, jak wybrnąć z tej sytuacji, która doprowadza ludzi do życia w kompletnie nieludzkich warunkach i zaproponować im czerpanie wszystkiego, co jest pozytywne w miastach, jak wielkich ośrodkach przemysłowych, a jednocześnie bycie bardzo blisko natury. No i ten cały koncept zakładał stworzenie wokół miasta matki takich jednostek, które właśnie były miastami ogrodami, które były primo, bardzo dobrze skomunikowane z miastem centralnym, a po drugie pojawił się kluczowy gracz na rynku, zupełnie nowa grupa społeczna, robotnicy, którzy byli ofiarami bogacenia się wielkich posiadaczy biznesu. Oni biednieli coraz bardziej, żyli w strasznych warunkach. I od tego momentu, od drugiej połowy XIX wieku, ci wielki reformatorzy to są właściwie wszyscy ci, którzy chcą się pochylić dla ich dobra, po ich los. Chociaż do pewnego momentu była to taka właśnie utopijna, idealistyczna działalność jakiejś grupy narwanych społeczników, którzy żyli gdzieś tam na marginesie. Ale w pewnym momencie ten problem stał się bardzo palący. Ja uwielbiam jedną teorię, która jest okropna w ogóle, ale pokazuje, jak to się stało, że w ogóle kwestie urbanistyczne i dalej architektoniczne stały się tak bardzo ważnym dla masowej wyobraźni i w ogóle dla społeczeństwa rodzajem usług. Jest sama końcówka XIX wieku i trwa druga wojna burska w Republice w Południowej Afryce, którą toczy Imperium Brytyjskie. No i jest mobilizacja w Imperium Brytyjskim. No to kogo się mobilizuje? Mobilizuje się tych właśnie robotników, których trzeba wciągnąć do armii. I co się okazuje? Że nie ma kogo wcielać, ponieważ wszyscy mają krzywice, gruźlice i nagle okazuje się, że zaczynamy się interesować tymi ludźmi, którzy żyją w slumsach, bo oni są potrzebni nie tylko wytwarzacze garnków, śrubek i czegoś tam. Oni są nam potrzebni politycznie jako narzędzie, jako no bardzo ważny siła element. Do walki, tak, po prostu. Też, nie? No i oczywiście jakby nie skreślam całkiem wysokich pobudek władców i możnych tego świata, którzy chcieli dobrze dla tych maluczkich, tylko że ci maluczcy w pewnym momencie dzięki jakby ich liczbie przestali być maluczcy, stali się bardzo ważną grupą społeczną, stali się wyborcami, stali się elektoratem. W takim sensie też, no bo pamiętajmy, że przełom XIX i XX wieku to dużo polityki rozgrywa się na ulicach przy pomocy pałek, pistoletów i tak dalej, więc oni się stali realną rewolucyjną siłą, którym trzeba władza było... Władza nie jest jeszcze taka rozproszona. Otóż to, którym trzeba było zrobić dobrze i ten pomysł zrobienia dobrze przy pomocy miast ogrodów miał dużą szansę na realizację i nawet zaczęto, ta reforma związana z ruchem miast ogrodów zaczęła się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze powstało Letchworth City pod Londynem, drugie Welwyn. Super, wszystkie te miasta są super do dzisiaj, są pięknie zaprojektowane, tylko od samego początku nie mieszkali tam robotnicy. Okazało się, no właśnie, to często jest ten skutek uboczny, no że to, co jest przeznaczone dla ówczesnych robotników, raczej trafia do inteligencji i później się akademików, nagle okazuje, że artystów. Jakoś nie stać. No tak samo było z, nie wiem, osiedlami społecznymi w dwudziestowiecznej Polsce. Nie wiem, osiedla łódzkie, które były zresztą bardzo silna, bardzo mocna, również intelektualnie władza miejska w Łodzi, która próbowała zrobić z Łodzi drugi Wiedeń, czyli naprawdę uruchomić tam świetne programy budownictwa społecznego. Udało się szczęśliwie wybudować jedno duże osiedle, które i tak
mogło zdziałać dużo i uruchomić pewien proces jakby racjonalizowania czy polepszania warunków życia w Łodzi. No i okazało się zaraz, że robotnik, jakoś tak wyszło, że robotników nie stać na to, żeby tam mieszkać. Przypadek zupełnie się okazało. No i przeskakując dalej, no początek XX wieku to jest ferment totalny. To jest też moment, kiedy w światowej, europejskiej kulturze bardzo dużo się dzieje. Trauma I wojny światowej też uruchamia bardzo wiele procesów myślowych i takich konceptów pod tytułem zerwijmy z tym, co było i stwórzmy świat na nowo. Tutaj projekt Cita Nuova, Jezus Maria. Skleroza moja jest. Ja wykorzystując moment zagubienia w ściągach, powiem, bo nie powiedziałam tego na początku, a Michał o to dopytywał. Oczywiście jesteśmy otwarci na pytania z waszej strony. Piszcie w komentarzach, pytajcie o cokolwiek związanego z tematem. Będziemy te pytania oczywiście odczytywać i prosić Michała o odpowiedź. I co? Udało się znaleźć? Włoscy futuryści, Santelia i jego nowe miasto, Città Nuova. I to jest kolejny pomysł na stworzenie miasta od zupełnie podstaw, które zaczyna mieć już takie technologiczne przesłanki, chociaż ono tak naprawdę było takim trochę bardzo, nie było bardzo mocno skodyfikowane, to był taki trochę zbiór impresji na temat nowego miasta, ale tutaj już się pojawia taki koncept, który będzie nam towarzyszył i towarzyszy nam właściwie do dziś, czyli wymyślmy miasto jako twór, który jest bardzo mocno elastyczny, który jest zmienny, bo zmieniają się jakby tempo zmian cywilizacyjnych jest na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie zaprogramować miasta w sposób raz na zawsze. No i tutaj też to jest początek XX wieku, a już pomysł na to, żeby to miasto mogło mutować, można było stosować materiały, które się bardzo szybko zmienia wraz z postępem technologicznym. No i zaraz potem największy rewolucjonista, który chyba najbardziej zmienił i właściwie w kontekście miastogrodów należałoby, przynajmniej ja po tym okresie izolacji w dosyć miłych warunkach, bo mam dostęp do ogrodu, akurat tak się złożyło, wydaje mi się, że jestem bliższy tej koncepcji Ebenezera Howarda niż Le Corbusiera, który już w połowie lat 20. zaczyna myśleć o takiej totalnej reformie urbanistyczno-architektonicznej świata. Demiurgicznej często tak, tak no to się nie bez przyczyny nazywa się go papieżem modernizmu i papieżem architektury. Mm-hmm. On naprawdę chciał, zresztą bardzo dobrze rozgrywał tą kartą takiego po prostu PR-owego i marketingowego grania architekturą, wykorzystywania swoich znajomych z różnych branż, którzy pomagali mu promować jego projekty. To jest jeden z najbardziej słynnych konceptów, czyli plan Voisin, plan znowu przebudowy Paryża w taki sposób takiego totalnego oczyszczenia dzielnicy Marais, która była jedną z takich bardziej gęsto zaludnionych i niehigienicznych dzielnic tego miasta. Wybuszmy ją całkiem, postawmy wolno stojące, wysokie 60-piętrowe budynki biurowe, otoczmy je nieco niższą mieszkaniówką po to, żeby dać człowiekowi światło, powietrze, dostęp do przyrody, wielkie przestrzenie, które są przestrzeniami higienicznymi, bo to też było bardzo istotne, ponieważ no i to też z naszej perspektywy znowu ten wątek pewnie nam wróci. Dzięki temu, że możemy się przewietrzyć, to nie rozwijają się różne cholery i inne gruźlice, które były naprawdę zmorą tamtych miast. I jesteśmy w połowie lat 20., czyli dokładnie w momencie, i to jest teraz taki mało sprytny przeskok, w momencie, kiedy tu we Wrocławiu, w Breslau, no, władze miejskie mierzą się z dokładnie tymi samymi problemami. Miasto jest w dalszym ciągu od prawie początku XIX wieku stłoczone na 4,5 tysiąca hektarów i ma największe zagęszczenie ludności w całych Niemczech. No, rozwija się bardzo szybko, bo rozwija się przemysł i tak dalej. Ludzie, włodarze tego miasta zaczynają się zastanawiać, co zrobić, jak to miasto, które jest zupełnie nieidealne, zupełnie niefantastyczne, no, jak stworzyć, żeby jak sprawić, żeby ono było bardziej przyjazne dla ludzi. No właśnie, ludzi. No i jakie są pomysły? No tych pomysłów było 43, a tak naprawdę jeden. Czyli ten jeden pomysł, zróbmy duży konkurs po to, żeby zebrać z całych Niemiec pomysły na to, jak to miasto rozszerzyć. A taki meta, czy tam nadrzędne założenie było takie, żeby po prostu powiększyć miasto 4-5-krotnie do 17 tysięcy hektarów. Nie? Przyłączyć sąsiednie wsie i na tych terenach zorganizować przedmieścia, które będą lepiej. Czyli satelita. No właśnie, nie wszyscy tak uważali.
Ale całe szczęście mieliśmy tutaj we Wrocławiu faceta, który był naprawdę jednym z tęższych mózgów urbanistyki tego czasu. Przyjechał tutaj po to, żeby zostać szefem takiej dziwnej, acz bardzo ważnej instytucji Schlesische Heimstätte. Oni zajmowali się budowaniem takich zupełnie niespektakularnych osiedli, złożonych z zupełnie niespektakularnych domków, które bardzo nawiązywały do lokalnego krajobrazu kulturowego, czyli spadzisty dach, bardzo proste materiały, tanie, dostępne budownictwo. Jeśli pogrzebiecie w Muzeum Architektury, parę lat temu wydało taką książkę poświęconą Majowi i tam właściwie wszystkie typy tych domków są przedstawione, a później wybierzecie się, bo chyba już można, na wycieczkę po Dolnym Śląsku. Tych domów jest cała masa. Nawet nie po Dolnym Śląsku, nie trzeba jechać daleko. No właśnie. No i on jakby lansując to nowe osadnictwo, które było bardzo potrzebne, bo Niemcy stracili po pierwszej wojnie i Wielkopolskę, i część Górnego Śląska, i duża migracja spowodowała, że tych ludzi tutaj przybywało i przybywało, no to on jakby dzięki temu tych domów, tych osiedli nowych mogło powstać masę, więc Maj miał temat jakby nowego osadnictwa i układania ich z sensem przemyślany, a miał też go przemyślany też dlatego, że ładnych kilka lat spędził na praktyce architektonicznej w Londynie i znów teraz... Przepraszam, muszę sięgnąć ze ściągi, bo opuszczają mnie najważniejsze nazwiska. U Raymonda Unwina, który projektował między innymi Letchworth i był pod wpływem Ebenezera Howarda, jakby materializatorem idei miasta ogrodów w Wielkiej Brytanii, więc Maj się nauczył tam w ten sposób pracować. No i wymyślił sobie, że to jest idea, którą w pewien sposób można byłoby zastosować we Wrocławiu, transponując troszeczkę do warunków lokalnych. Nie mógł tego przedstawić w konkursie, ponieważ konkurs zakładał pracę na tych 17 tysięcy hektarach, więc on troszeczkę uprościł koncept i zaproponował faktycznie otoczenie miasta takimi bliskimi satelitami. Ale to jest super koncept, że mamy to takie bardzo zwarte centrum, które jakoś tam staramy się rozluźniać i dobudujemy wokół miasta no coś, co jest gdzieś z pogranicza osiedla i miasta. W założeniu optymalnym Maj chciał, żeby te miasta były trochę dalej, żeby zbudować je na rdzeniach istniejących miast jak Trzebnica, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny i tak dalej, i tak dalej. Do konkursu zaproponował no, takie bliższe osiedla jak na przykład Wojszyce, Krzyki, Oporów, Muchobór no i tak dalej, nie wymieniając kolejnych. W taki sposób je przeprojektować czy zaprojektować, żeby one były faktycznie samodzielnymi jednostkami. No ale właśnie wiązało się to z wyburzaniem i budowaniem na nowo, czy niekoniecznie z doklejaniem? Jeszcze trzeba było dużo wyburzać, bo te pamiętajmy o tym, że te osiedla wtedy były wioskami tak naprawdę, które znajdowały się w dosyć niedużej odległości od miasta, ale to były wsie, to w dalszym ciągu były wsie, a miały wyglądać tak. To są akurat Wojszyce. I to jest projekt, który gdyby został zrealizowany, wydaje mi się, że to byłoby najlepsze miasto do życia. Każda taka dzielnica, i wyobraźmy sobie to w dzisiejszej sytuacji, kiedy de facto nie za bardzo możemy się oddalić od domu, a w obrębie tego osiedla, na którym mieszkamy, mamy centrum jakieś tam zapewniające nam podstawowe usługi, mamy miłe mieszkanka z niewielkimi ogródkami otoczone fajną zielenią, z terenami rekreacyjnymi dookoła, z miejscem pracy gdzieś tutaj. Wszystko kompaktowe, nie za duże, chociaż to nie za duże to też kwestia interpretacji, bo on chciał, żeby te jednostki miały tak 40 do 100 tysięcy mieszkańców, czyli to są już takie w sumie dosyć duże miasta. No ale co, no jakby to jest też pewna cecha, która się niezależnie od mieszkańców utrzymuje w różnych miejscach. Wrocław dużo bardziej chciał realizować ambitne plany urbanistyczne i walczyć ze swoją nie za bardzo centralną pozycją, żeby nie powiedzieć prowincjonalną w Niemczech, niż realizować, że tak powiem, przemyślane strategie, które doprowadzą do tego, czy będą materializacją tego, takiego sloganu, który wydaje się banalny, że miasto jest dla człowieka, a nie człowiek dla miasta. No więc ten konkurs nie został rozstrzygnięty w ogóle. Wybrano kilka projektów, które nagradzano równorzędnymi nagrodami. Maj został wyróżniony, ale wiadomo było, że ten plan nie ma szans na realizację. No i bardziej się podobały włodarzom miasta takie projekty, które wyznaczały silne city, w którym będzie spektakularna duża zabudowa, duże, szerokie ulice, bulwary i tak dalej. No jakby
leczenie kompleksów wygrało z leczeniem problemów społecznych. No znam. Tak. Znamy. Zresztą to nie jest upadło jedna, jeszcze to myślenie chyba. Jedna z bezpośrednich przyczyn tego, że, bo ta debata po konkursie trwała jeszcze ładnych parę lat. Maj się prawie do krwi bił z lokalnymi publicystami, architektami o to, że to jest dobry pomysł dla Wrocławia. Ostatecznie wyjechał do Frankfurtu i był tam ojcem no, chyba jednego z większych sukcesów urbanistycznych w skali Europy, czyli Nowego Frankfurtu, czyli właśnie otoczenia miasta Frankfurt pierścieniem już znacznie bardziej nowoczesnych osiedli, które były naprawdę forpocztą nowoczesnej architektury w Europie. No a jak naziści coraz bardziej zaczęli dochodzić do władzy, to wyjechał do Związku Kół Radzieckiego, gdzie testował swoje rozwiązania jako właściwie główny urbanista porewolucyjnego Związku Radzieckiego. Zaprojektował między innymi takie miasta jak Magnitogorsk i wiele innych. Tak naprawdę nie wiemy ile, bo ten temat jest ciągle jeszcze. Miałam okazję oglądać szczątki już chyba, tak to trzeba nazwać, budynków, które zaprojektował w syberyjskim Kemerowie. Także to bardzo smutny widok, a tam przecież no, Rosja ówczesna to taki teren, który no, aż się prosił o te wszystkie wizje i myślę, że no, wtedy tam można było naprawdę zaszaleć. No, można było i sam Maj pisał o tym, że to jest raj dla urbanisty, nie? Że jakby to jest faktyczne tworzenie świata na nowo, nowego społeczeństwa z całą infrastrukturą, no tylko, że ten okres takiego awangardowego, otwartego myślenia o projektowaniu świata w Związku Radzieckim szybko się skończył, ustąpił no, dużo bardziej schematycznym rozwiązaniom już inspirowanych niestety no, nie awangardą, a socrealizmem. No i zrobił nam się z tego straszny wykład. Właśnie, bo tutaj widzę, że mamy już pytania, które nas w stronę współczesności kierują, ale myślę, bardzo że jeszcze chwilkę. Czy chcemy jeszcze o tych latach 60., 70., czy jedziemy jeszcze szybciej do przodu? Wiesz co, no możemy szybko przeskoczyć do powojnia, czyli do no kolejnej właśnie. Takiej... No właśnie, co tam się zadziało potem? No zadziało się masę, bo masę musiało się zadziać. No tak, gdzieś, tak, nie? Tak, tak, z jednej strony pojawiła się szansa na to, żeby część z tych pomysłów, które jeszcze kilka dekad temu były wizjami utopijnymi, jak te projekty urbanistyczne inspirowane Le Corbusierem, czy tam zapisami Karty Ateńskiej, która pod wpływem jego myśli została spisana na przełomie lat 20. i 30., no to jest ten moment, kiedy to realnie stało się potrzebne i realnie mogło być wcielane w życie. No ale to się nagle stało normą, to przestało być utopią, to przestało być wizją, a wizjonerzy dalej po tej smutnej planecie się pamiętali i wymyślali kolejne koncepty na to, jak uczynić świat lepszym, jak Buckminster Fuller, który chciał stworzyć potężną kupułę geodezyjną nad Nowym Jorkiem po to, żeby stworzyć taką jakby biosferę, która jakby stworzyłaby dużo lepsze warunki do życia dla mieszkańców. Klika mnie w tym kierunku. Czy kilka, właściwie dwie dekady późniejszy pomysł, jeden z dziwniejszych projektów wizjonerskich, chociaż taki właściwie typowy dla Stanów Zjednoczonych, to jest Epcot, wymyślony i właściwie zaprojektowany pod kierownictwem Walta Disneya jako miasto, które miało towarzyszyć parkowi rozrywki na Florydzie. I to jest w ogóle coś niesamowitego, bo jak państwo się przyjrzą, to generalnie jest ten sam schemat co Howarda z początku XX wieku, takiego promienistego organizmu, jak jeden z miast ogrodów brytyjskich, ale już samo rozwinięcie tego skrótu Epcot jest takie z jednej strony fascynujące, co progresywne, a z drugiej strony no, takie aż dreszcz po plecach przechodzi, bo to miało się nazywać Experimental Prototype Society. No i widzicie, no to jest... Długi skrót. Bardzo długi skrót. Experimental Prototype Community of Tomorrow. I całe szczęście, z jednej strony no to jest znowu takie splecenie wszystkich fantazji ostatnich dekad w jedno. Mamy przyjemne takie amerykańskie przedmieścia z małymi domkami otoczone zielenią dookoła tego obwarzanka. W środku mamy teren zielony i budynki publiczne, a na samym środku nieprawdopodobną konstrukcję, która miała być skrzyżowaniem centrum handlowego, biurowca, centrum konferencyjnego i takiego wszystko, ale równie ciekawe wizje powstawały w Europie i tą cenię szczególnie. Teraz w jakich latach jesteśmy? Jesteśmy na przełomie lat, jesteśmy generalnie w latach 60. I to jest chyba taki najbardziej płodny moment, jeśli no, trochę biorący ciągle jeszcze świat na poważnie wizje utopijno-futurystyczne, bo
zaraz dojdziemy do takiej cezury, która nagle wypaczyła całą tą ideę projektowania i stworzyła z niej narzędzie takiej popkulturowej walki ze status quo, ale tu ciągle jeszcze wierzymy w taki w postęp poprzez architekturę. Ja ten projekt lubię strasznie, a polubiłem go jeszcze bardziej po obejrzeniu wywiadu z bardzo już leciwym, nieżyjącym już niestety autorem tego konceptu, czyli Joną Friedmanem. To jest miasto przestrzenne. Jego koncept, który jest takim bardzo przewrotno-wywrotowym pomysłem. Z jednej strony wydaje się, że to jest jedna z wielu, które kojarzymy ze źródeł, z tekstów kultury, takich przerażających megastruktur, które jakiś szalony architekt chce gdzieś tam zbudować po to, żeby nie wiem co. Ale z drugiej strony tutaj jest bardzo mocny odcisk jego osobistej historii w tym projekcie. On był, urodził się jako węgierski Żyd, i w czasie II wojny światowej uciekł z Węgier, przez moment był po wojnie w Izraelu, później przeniósł się do Francji. Do końca życia, i opowiada o tym pięknie w wywiadzie, który jest dostępny na YouTubie jako pierwszy link pod hasłem Jona Friedman, jako bardzo już leciwy mężczyzna, opowiadając bardzo przejmująco o swoim losie jako uchodźcy, jako człowieka, który właściwie całe życie był znikąd i właściwie nigdy do końca nie zapuścił korzeni. I ten jego wkład polegał na tym, że takim gestem architektonicznym projektujemy kratownicę, która staje się przestrzenią potencjału. I jeszcze jesteśmy ją w stanie umieścić nad dowolnym miejscem na ziemi, nad istniejącym miastem, po to, żeby każdy imigrant, przybysz był w stanie zagospodarować fragment tej kratownicy i jakby stworzyć pewnego rodzaju lustrzane odbicie tego, co jest pod nim. Nie? Jakby dając, architekt w ten sposób dawał dużą wolność i swobodę. To oczywiście jest bardzo naiwne, to oczywiście nie ma szans na realizację, chociaż zdaje się, że wierzył w nią do samego końca. Ale ten gest uwolnienia przestrzeni nad nami, jako takiej przestrzeni, która jest dostępna dla wszystkich wykluczonych, wydaje mi się super pomysłem. Świetna wizja. No niestety albo istety tylko wizja. No i te powojenne wizje miały to do siebie, że niektóre z nich udało się zmaterializować. To jedną z bardziej spektakularnych materializacji, tu znów przeskok, żeby tę równowagę geograficzną zachować, tym razem do Ameryki Południowej. To jest plan nowej stolicy Brazylii, czyli Brasilii, zaprojektowany przez Lucio Costa i Oscara Niemeyera. W pewien sposób wdrażający w życie wszystkie modernistyczne pomysły, czyli to, że miasto nie może być gęste, miasto musi być otoczone zielenią i tak dalej, w bardzo specyficzny sposób zresztą, bo to jest miasto, które, zresztą jak przymkniemy oczy, to zobaczymy tutaj trochę i miasto liniowe, sorry, i maty z początku XX wieku, tego Le Corbusiera mniej. Zaprojektowane to miasto zostało jako skrzyżowanie dwóch ważnych osi, tej takiej osi symbolicznej, w której jak nowoczesna rzeźba ustawione zostały wszystkie budynki publiczne, parlament, sąd najwyższy i tak dalej, które naprawdę wyglądają jak zaprojektowane przez Oscara Niemeyera rzeźby. No i ten taki rogal, który rozpościera się ze wschodu na zachód, gdzie umieszczono dzielnice mieszkaniowe, jako właśnie taki układ linearny rozciągnięty wokół dosyć dużych ulic. No tylko, że tutaj w tym wydaniu południowo amerykańskiej ten przerażający koncept Le Corbusiera został no, trochę zmiękczony, trochę zmieniono jego skalę i faktycznie te super bloki, te poszczególne kosteczki tej składanki zostały zaprojektowane jako takie bardzo sprawnie działające jednostki sąsiedzkie i to jest pewne marzenie chyba nasze do dzisiaj, żeby mieszkać na niedużej przestrzeni, która daje ci bliskość do szkoły, przedszkola, żłobka, sklepu, jednocześnie zieleń, wygodne mieszkanie, co w Ameryce Łacińskiej lat przełomu 50. 60. nie było standardem. No ten pomysł udało się zrealizować ledwie w kilka lat. Co prawda ten projekt przestał być bardzo szybko wydolny z tego samego powodu, co Bagdad 1500 lat temu, czyli tego, że miasto, które zostało, i to była jego największa wada, zostało zaprojektowane dla zamkniętej liczby mieszkańców. Nie? Architekci i urbaniści powiedzieli, że to będzie działać, i tu nie pamiętam liczby, ale powiedzmy, że dla 500 000 ludzi. No teraz tam mieszka 1,5 czy 2 miliony, więc jakby ten organizm przestał być wydolny, ale faktycznie jest to jedno z nielicznych no, takich miast wizjonerskich, które udało się zrealizować i przez wiele lat działało bardzo dobrze. Ale też zdaje się, że taką odpowiedzią jakby z trochę innej perspektywy zakładającej, że
organizm miejski będzie się rozrastał, czy ktoś powie, że to jest na 100, czy na 500, czy jeszcze tam więcej osób. Są te wizje, które zakładają jakby możliwość dobudowywania elementów, czy przekształcania ich przez mieszkańców. To też jest bardzo, bardzo fajny koncept, ten, myślę. Ten koncept też był obecny w projekcie Jony Friedmana. I to jest też ważne, żeby dopowiedzieć, bo to on, opowiadając o tym projekcie, mówi, że w przeciwieństwie do mainstreamowej architektury on nie zamierzał urządzać, oczywiście mrugnijmy okiem, nie zamierzał urządzać ani projektować funkcjonowania w tym świecie człowieka. On oprócz tego, że projektował tę strukturę, która dawała ludziom wolność osiedlania się, to produkował chyba trzy różne tomy, tego stworzył, tak zwane manuale, instrukcje obsługi, w którym instruował, wcale nic nie narzucając, jak w obrębie tej siatki zaprojektować sobie miasto, jak zaprojektować sobie dom. I w ten sposób ta, i ta siatka z założenia miała być elastyczna. Ona, domy mogły się zmniejszać, mogły się kurczyć, mogły się rozrastać. No ale tak naprawdę tych pomysłów to jeszcze moglibyśmy przeskoczyć. Akurat ja cały czas... A, to jest... Ten obrazek jest tutaj przez ciebie, bo wspomniałaś wczoraj przez telefon, czy przedwczoraj, o podziemnych miastach. No to o to i proszę. Jeden z konceptów znów dla Paryża, zanim dojdziemy jeszcze do tej elastyczności. I to jest też fajny, fajny komentarz do tego, że miasta, czy te wizje fantastyczne powstają w bardzo określonych okolicznościach, też politycznych. To jest projekt z 1960 któregoś roku. Nie pamiętam konkretnie, ale to dalej są jeszcze lata 60. Stworzony przez Paula Maimon. On stworzył kilkanaście takich koncepcji dla między innymi Paryża, miast, które były schowane pod ziemią. No i to z jednej strony fajnie, bo miasto... Brakuje miastu powierzchni, więc dużo faktycznie, teoretycznie można by upchnąć pod ziemią, ale ten kontekst zimnowojenny i przerażenia bronią jądrową jest tutaj bardzo czytelny, zresztą architekt go nie ukrywał. Dlatego to miasto akurat ten fragment miasta został stworzony pod dnem Sekwany. Nie? Tam na samej górze. Miasta schronu? No właśnie, i to miasto faktycznie, będąc na co dzień centrum komunikacji, rozrywki, bo raczej nie mieszkania, ale jednak taką funkcją towarzyszącą miejską, na wypadek WU miało się zamienić w schron przeciwatomowy, co pokazuje, jak silne były to lęki towarzyszące tej całej sytuacji międzynarodowej. To też pokazuje, jak te wizje są podatne na aktualny moment świata. Oczywiście, one wszystkie powstawały w bardzo konkretnym momencie. Jak i tutaj przywołując tą elastyczność, o której wspominałaś, to ja nie wiem, czy państwo cokolwiek widzą na tym obrazku, ale to jest jedna z bardziej niesłychanych wizji lat 60. Kenzo Tange, budowa miasta na Zatoce Tokijskiej. To takie kilka fetyszy w jednym, bo z jednej strony budowa na gruncie, którego nie ma, czyli wychodzimy, mamy mało przestrzeni, to jest przesłanka racjonalna, więc zabudujmy morze. Z drugiej strony w otoczeniu intelektualnym tak zwanego metabolizmu się dzieje, czyli prądu architektonicznego, który zakładał właśnie tworzenie takich struktur, które są możliwie elastyczne, które dostarczają pewien szkielet, schemat, który pozwala na uzbrajanie powiedzmy w kapsuły, w elementy, które mogą się zmieniać wraz z czasem. I znów polityka i znów sytuacja gospodarcza. Te projekty, a Japonia była wtedy jakąś mekką wizjonerów. Tych projektów nieprawdopodobnych powstawało tam mnóstwo. Ale dlaczego one powstawały od lat 50. do drugiej połowy lat 60.? To bo skończyła się amerykańska okupacja, która my rzadko o tym pamiętamy, ale była do początku lat 50., kiedy ten naród zasilony trochę technologią amerykańską podniósł się po operując ichniejszymi normami kulturowymi po hańbie przegranej wojny, nie? I chciał udowodnić światu, jak wielką potęgą gospodarczą, intelektualną jest. Stąd tych projektów powstawało tam mnóstwo. I odwaga, to nie był całkiem teoretyczny projekt. Oni naprawdę byliby to w stanie zrobić, gdyby nie niedługo potem kryzys paliwowy i troszeczkę... No i właśnie, i teraz już przeskakujemy do szalonych lat 70., właściwie przełomu lat 60. i 70. No i mamy to otoczenie znów. Wojna w Wietnamie, hipisi, ruchy kontrkulturowe,
No, co by tu jeszcze wrzucić? Rok 68 w Europie i były strajki studenckie. Ogromna rewolucja, rewolucja i obyczajowa, tak. I seksualna, i chyba każda możliwa. No i okazuje się, że kolejne pokolenie architektów wykorzystuje nieco podobne narzędzia, czyli projektuje miasta przyszłości, projektuje pewne wizje, ale które nie są realnymi projektami do zrealizowania. Nikt w nie już do końca nie wierzy. To są projekty, które w pewien sposób ośmieszają pokolenia swoich poprzedników, doprowadzają do pewnej karykatury narzędzia, które stosowali. Jednocześnie czerpią z popkultury, z pop-artu, używają kolażu, śmieją się z konsumeryzmu i projektują na przykład, jak ten projekt grupy Archigram z Ronem Heronem w roli głównej, miasto kroczące, które już jest całkiem niezależne od miejsca. Może się przemieszczać, może być dzisiaj tu, jutro gdzie indziej. W związku z tym, jak sami architekci twierdzili, ma super potencjał do tego, żeby stać się stolicą światową, prawda? Bo skoro dzisiaj jest w Polsce, jutro w Czechach, potem na Węgrzech, a dalej w Chinach. Może wizytować wszystkie po kolei. Europejska stolica kultury, która chodzi po prostu między krajami. Bez konkursu. Bez konkursu. No i takich wizji związanych z takim nowym nurtem antyarchitektury, czy designu radykalnego, który zrodził się na przełomie lat 60. i 70. we Włoszech, też w owym czasie powstało sporo. To jest jeden z moich ulubionych. To jest, pokazywaliśmy go kilka miesięcy temu na wystawie Terra X, Archiwum Przyszłości. Nie potrzebujemy miast już w ogóle. Możemy z nich zrezygnować kompletnie i być kompletnie wolni, ponieważ wystarczy, że na całym świecie położymy taką sieć infrastrukturalną, dzięki której będziemy w dowolnym punkcie mogli się podłączyć do mediów, których akurat potrzebujemy, i być wolni od wszelkich ograniczeń. Przy czym jakby to puszczenie oka do widza polega też na tym, na paradoksie, który jest zaszyty w tym projekcie, bo będziemy wolni pod warunkiem, że przerijemy całą planetę, nie? Jakby tego efektu w ogóle nie będzie widać, bo on będzie pod ziemią, ale najpierw musimy zniszczyć wszystko to, co było dotychczas. No to jest taka prowokacja, która wydaje mi się jest aktualna do dziś, że my to przerywanie odrycia świata, to jakby to trwa, to robimy dalej i w ogóle nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na moment jeszcze, zanim zaczniemy sobie już tak bardziej ping-pongować, mam nadzieję, bo ja już nudzę strasznie, jeszcze na moment do Polski, bo tutaj też się przecież bardzo dużo działo. Miasta liniowe Hansena, linearny system ciągły, czy projekt, który stał się punktem wyjścia do naszej wystawy, o której przed chwilą wspomniałem, czyli koncept Terry X Stefana Millera. To jest znowu prowokacja. I to też prowokacja w bardzo określonym momencie. To się dzieje wszystko na samym początku lat 70., kiedy Stefan Miller, który jest stąd z Wrocławia, jest architektem, urbanistą, prowokatorem, przyjacielem artystów i samemu bardziej artystą niż architektem, łapie książkę, która świeżo ukazuje się po polsku i nazywa się Granice wzrostu. To jest ten słynny raport opracowany na zlecenie klubu rzymskiego przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology, w którym przy pomocy takich bardzo zaawansowanych narzędzi, algorytmów liczących, bardzo prymitywnych prawdopodobnie, ale wtedy bardzo zaawansowanych, zbadali, jak konsumpcja, jeśli będzie rozwijać się tak jak do tej pory, wpłynie na cały ekosystem. I z tego badania wynikło coś, co jest do dziś aktualne, że jeśli będzie nas przybywać w takim tempie, jeśli będziemy konsumować w takim tempie, jeśli będziemy zajmować coraz większe części ekosystemu w takim tempie jak dotychczas, nasza cywilizacja przekroczy punkt ciężkości, po którym już nie podniesiemy się, nie odwrócimy tych procesów za mniej więcej 50 lat. 1970, 80, 90, 2010, 2020 mamy to, nie? Tak, jesteśmy tutaj. Jesteśmy w tym miejscu. Rozmawialiśmy o tym podczas poprzedniego spotkania. I nic się w tych prognozach nie zrobiło, nie zmieniło, przy czym myśmy de facto nie zrobili nic. Stefan proponował rzecz radykalną. Proponował, żebyśmy opletli całą planetę wielką taką geodezyjną kopułą, stworzyli takie rusztowanie nad planetą Ziemią i przenieśli się tam, po to, żeby planeta mogła troszeczkę odżyć. Odpocząć i odżyć. Nie? I wiadomo, że to było niemożliwe do zrealizowania, chociaż znów on do samej swojej śmierci twierdził, że jakbyśmy przestali wydawać pieniądze na głupoty, tak jak zbrojenia i inne rzeczy, to spokojnie byśmy byli to w stanie zrealizować. Ale to miała teraz trochę odpoczywa od nas, no bo nie latamy. Ale ta prowokacja miała nas doprowadzić do jakiegoś myślenia,
No, może jej zasięg był za mały, może wiara w te prognozy była nieproporcjonalnie niska, no ale no, jesteśmy dalej w tym samym status quo, w którym się znajdowaliśmy w 1970 roku. To nie jest, w ogóle to nie jest puenta, nie? Ale jakby wykładu historycznego dość. Tylko wydaje mi się, że to w ten moment... No bo możemy teraz zacząć wybiegać w przyszłość, chociaż te wszystkie nasze wybiegi w przyszłość jeszcze sprzed 4 miesięcy wydają się dzisiaj mocno nieaktualne, bo właściwie nie wiemy, w jaką przyszłość będziemy wybiegać, ale to jest taki moment, to też to było motto naszej wystawy zaczerpnięte z Virginia Woolf przez Rebekę Solnit, że nadzieja w mroku, przyszłość jawi się ciemno, ale to... To jest moja parafraza, ale to i tak najbardziej optymistyczny scenariusz, bo właśnie w tym mroku, w tej naszej niewiedzy dzisiaj powinny się wykuwać nowe myśli, być może bardzo mocno czerpiące z tych już wydawałoby się nieaktualnych, ale to chyba, że powinniśmy myśleć o uzdrawianiu naszych siedlisk, wydaje się w dzisiejszym momencie rzeczą tak oczywistą, że no taką pierwszą robotą do wykonania. No właśnie, bo takim pytaniem, którym zamierzałam przejść do współczesności, jest to, czego myśmy się z tych wszystkich poprzednich projektów nauczyli? Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno czegoś z każdego się nauczyliśmy. Nie? Jakby to jest też pewna cecha to projektów utopijnych, że one rzadko są możliwe do realizacji, ale przesuwają troszeczkę nasz sposób myślenia o przestrzeni i wydaje mi się, że no nawet najbardziej kuriozalne projekty na... Nie wiem, sięgając po Le Corbusiera, któremu trochę robię krzywdę, bo jednak go lubię, ale niektóre z nich, z jego projektów są absurdalne, jednak wniosły pewne wartości do projektowania urbanistycznego, które są w pewien sposób uniwersalne, chociaż okazuje się, że jakby to znów jest jakaś taka sinusoida albo pętla, bo przecież jakby obowiązującą narracją, jakbyśmy się cofnęli 40 lat wstecz i ktoś by nam powiedział, że kamienica XIX-wieczna to jest super model zabudowywania miasta, to architekci owego czasu by nas po prostu puknęli się w głowę i powiedzieli, ludzie, co wy gadacie, bo oni pamiętali w najlepszych czasach te kamienice jeszcze, nie? Jako siedlisko biedy, chorób i tak dalej. A dzisiaj my je doceniamy. Dzisiaj my je doceniamy i mówimy, że no, wartością miasta jest jego gęstość. No, czy dalej jest wartością miasta tego gęstość? Ja przyznam, że obejrzałem taki film podobny do tego, co my generujemy przez magazyn Miasta nakręcony parę dni temu, w którym brał udział Zbigniew Maćków, którego pozdrawiam serdecznie i który jest jednym z wielkich, największych znanych mi miłośników miasta gęstego. I on w tym filmie, też zastanawiając się, co będzie w przyszłości, poddał w wątpliwość swoją wiarę. Więc jest to taki moment, w którym chyba wiele... wiar czy wiedz poddamy w wątpliwość, bo i myślę, że to nie jest czas gotowych odpowiedzi, ale odrabiania lekcji, wertowania tych dziesiątków projektów, które już kiedyś powstały, żeby się zastanowić, co my z nich powinniśmy wziąć. Bo wiesz, na przykład trochę obśmiewamy w takim bardzo poziomie popularnym bloki z lat 50. i 60., nie? Tymczasem one mają... Abstrahując od tej formy architektonicznej, ale przynajmniej do pewnego momentu, do mniej więcej 70 roku, one wszystkie są jednotraktowe. To znaczy, że wszystkie mieszkania, które były projektowane, były dwustronne, po to, żeby można to było mieszkanie przewietrzyć. To też było jeden z podstawowych zabiegów higienicznych. To świeże powietrze, które jesteśmy w stanie przepuścić przez dzisiaj nasze mieszkanie. Dzisiaj okazuje się kluczowym zabiegiem higienicznym. A okazuje się, jak się popatrzy na dziesiątki i setki projektów deweloperskich, no te stodoły, które się buduje, tam są wszystko mieszkania jednostronne. I może to jest moment, w którym trzeba powiedzieć hello, zapomnieliśmy o czymś ważnym. I to też jest widoczne no, w mordowaniu wewnętrznego podziału kamieni w czasach powojennych, bo przecież bardzo dużo mieszkań teraz z uwagi na zupełnie dzikie podziały jest jednostronna, łącznie z tym, że przecież mogą być i ślepe kuchnie, i łazienki, i tak dalej. Tak. Więc... No, dzikie i też bardzo przemyślane i systemowe. Bo... Ale oczywiście. Dzikie pod względem architektonicznym, może tak. No właśnie, ja mam dużo pytań, jeszcze bardzo dużo. Zadałam chyba 3, a mam ich 15, ale oczywiście nie dojedziemy do 15. Ale może oddam głos na chwilę naszym słuchaczom. Paweł Górny pyta, współczesne miasto idealne to?
Chyba o istniejące chodzi. Istniejące, no właśnie, tu ważny przypis, czy istniejące, czy takie, które miałoby zaistnieć. Albo takie dopiero do wymyślenia, ale drugie od Wawrzyna Polskiego. Czy istnieje obecnie na świecie idealne miasto? Mam na myśli miasto, które jest dobrze zaprojektowane i każde następujące po sobie zmiany nie psują początkowych założeń. Może połączymy te pytania, może tak będzie trochę łatwiej. No właśnie, to jest bardzo ciekawe rozwinięcie, bo wydaje mi się, że to... co buduje dobre miasto, bo myśmy tam jeszcze mieli sobie pogadać o Smart City i pewnie ten wątek tak, się jeszcze jakoś pojawi. Tak, chciałabym jeszcze cię o to dopytać, bo to tak... Ale to ja bym chciał tutaj a propos tego pytania wprowadzić kategorię, którą jakoś tam lubię z jednej strony, a z drugiej strony mnie bawi, czyli sustainability, które jest tłumaczone na polskie jako zrównoważoność, a tymczasem tłumaczone wprost, to sustain to jest trwałość, pewne trwanie w czasie, nie? No i w pewien sposób tak właśnie powinno się projektować miasta, żeby one jakby z jednej strony podlegały ewolucji, a z drugiej strony były trwające w czasie, niezależnie od chwilowych mód czy tam zmian. I to jest bardzo cenna rzecz, jakby przyglądanie się rozwojowi tego miasta, jakby śledzenie, czytanie swoich poprzedników, żeby nie zaprzeczać każdą kolejną decyzji poprzedniej. Wydaje mi się, że tutaj takim dobrym miastem do życia, które jakoś tak na pierwszy rzut oka mi przychodzi do głowy, które w ten sposób trochę, mimo wielkich burz, traum i prób przerwania tej historii, w dalszym ciągu trwa jako miłe miejsce do życia, to jest Berlin, który jest miastem, który składa się, nie jest monocentryczny, składa się z takich jednostek, które właśnie w fajny sposób wprowadzają taką gradację, że z jednej strony mieszkam w Berlinie, ale z drugiej strony mieszkam na Wedding i na tym Wedding mam wszystko to, czego mi potrzeba. A oprócz tego na Wedding mieszkam w takim kawałku, gdzie bardzo blisko mam szkołę, przedszkole i sklepik swój osiedlowy. No właśnie, jakie to zupełnie inne myślenie od tego, co często chociażby na peryferiach Wrocławia, ale też myślę, że wielu innych miast się zdarza, czyli coś, co ląduje jak UFO w polu i jest pozbawione jakiejkolwiek infrastruktury. No to jest taki nasz słowiański nomadyzm. Co przy lockdownie nomadyzm. Przecież jest jakąś zupełną abstrakcją. Tak, i katastrofą dla ludzi, którzy dali się nabrać, nabić w butelkę. No my mamy jakąś tutaj we Wrocławiu taki cudowny dar jakby zaprzeczania tej strategii pod tytułem patrzmy na naszych poprzedników i stosujmy jakieś takie zagrania ewolucyjne, ponieważ mieliśmy w tym mieście bardzo dużo fajnych. Przykład, bo tak może się okazać z technologią smart. Widzę, że mamy trochę problemów technicznych, ale chyba będziemy kontynuować rozmowę, czy nie? Czy już nas dawno nie słychać i nie widać? Właśnie, czy mamy coś powtórzyć? Może. Bo tak, jesteśmy 19:08, to ja już będę zmierzać ku pytaniom ostatnim. Co ty na to? Bardzo dobrze, to już jest i tak powyżej granicy możliwości. To tak, ludzkich. Ja bym chciała cię zapytać, bo czuję pewien paradoks. Mówimy na przykład ten projekt dotyczący migrantów. No ten problem dalej istnieje. Miasto wyniesione ponad planetę ze względu na klimat. Dalej on jest. Kamienice, które zamieniano na innego rodzaju założenia, bardziej higieniczne, uczące ludzi innego sposobu życia i tak dalej. Okej, jakby może kamienice się zmieniły, ale no, bieda dalej jest. I czy do tego rezerwuaru tych dramatycznych zupełnie problemów, z którymi się świat zmaga chyba od zawsze, wychodzi na to. Czy do tego jeszcze coś byś dołożył? Czy tak naprawdę walczymy w tych wizjach jakby cały czas o to samo, tylko to się z różnych, oczywiście nie ze względu na architekturę, nie udaje? Nie no, walczymy cały czas o to samo, czyli walczymy o takie rzeczy, które są, wydawałoby się, prawami podstawowymi, o godne życie ludzi i sprawiedliwe. To takie wydają się takie czcze banialuki z podręcznika młodego socjalisty. I tak naprawdę jakby te lokalni przeciwnicy nam się trochę zmieniają, czy tam rosną w siłę jedni, słabną drudzy, bo 100 lat temu no, pewnie przy dużo większym zatruciu powietrza nikt nie mówił o
ekologii, bo to w ogóle nie był temat, nie? Nagle okazało się, że to jest temat, więc dopisaliśmy go do listy i już on z tej listy nie zejdzie, dopóki my sobie z tym tematem nie uporamy. No ale tak, no jakby nasze problemy się bardzo nie zmieniają. Narzędzia, wydaje mi się też, że przećwiczyliśmy no właśnie, większość ale tych narzędzi. Czy wizje się zmieniają jakby wiesz, z biegiem czasu? W sensie obserwowaliśmy, jak one się zmieniają, ale teraz, jakbyś teraz miał spojrzeć jakby na próby tych samych podejmowania, rozwiązywania tych samych problemów, ale no już w innym momencie, przy innych środkach, przy innych, nie wiem, trendach, nowej wiedzy i tak dalej. Wiesz, to wydaje mi się, że jakby to, co też jest jakimś takim dużym naszym problemem, to jakiś taki intelektualny kryzys planowania miasta, a może... Może on wynika z tego, no bo wiesz, przerobiliśmy tutaj nawet w takim bardzo szybkim przebiegu ruchem konika szachowego mnóstwo pomysłów, które w jakiejś tam masie wydają się absurdalne, ale zawierają bardzo wiele takich istotnych, intelektualnie przemyślanych, wyważonych kawałków. W tych projektach, które jakoś owszem pojawiają się, przewalają się przez media, które są jakimiś futurystycznymi projektami z dziś, wydaje mi się, że tego waloru jest najmniej. I nawet jeśli powstają jakieś miasta futurystyczne, ja tutaj chyba mam jedno. Nie, znów nie kieruję tam, gdzie trzeba. Ja sobie oglądałam jakieś takie pomysły miasta na wodzie, ale to te powietrzne, to wszystko to stare jest. To cały jest, czas nie? To samo, w sensie nie? Jakby to jakby o. Żadnej nowości tylko do tego nie wnieśliśmy. Tak. I pewnie materiały. No wydaje mi się, że też trochę architekci przestali się bawić w takie rzeczy. Zresztą no to jest znów problem i szeroki, i wąski, bo z jednej strony no żyjemy trochę w czasach ciągle jeszcze kryzysu wielkich narracji. Nie ma, to nie są czasy wizjonerów, nie? To są czasy ciągle jeszcze niestety ciepłej wody w kranie i rozwiązywania problemów, pragmatyczne czasy. To jakby architekci też w dzisiejszych czasach są raczej pragmatycznie, świadczą usługi dla ludności. Jeśli zapytałabyś mnie, o czym fantazjują dzisiejsi architekci? To jest moje pytanie na koniec. Odpowiedziałbym, że o... I to, drodzy architekci, zapraszam, bijcie mnie na tę okoliczność i to jest prowokacja. Myślę, że o nowym, dużym, czarnym samochodzie. To głównie o tym fantazjują, nie o zbawianiu świata. Jakby czas architektów... Architekci już nie są potrzebni władzy. No a Ameryka Południowa to nie jest taka kraina, gdzie to jeszcze się dzieje? No myślę, że w Ameryce Południowej to się faktycznie dzieje, ale to niestety jakby troszeczkę przekładając proporcje, to jest tam taki margines jak u nas ci XIX-wieczne falanstery i inne takie. To owszem jest jakiś nurt, ale wydaje mi się, że no, może właśnie przyszłość jest przed Ameryką Południową, a nie przed nami. No coraz częściej takie mam wrażenie. No może, to jakby, a z drugiej strony wydawałoby się, że no to jest Masdar, się zdaje się nazywa, to jest nowe miasto idealne, zaprojektowane przez Biuro Foster and Partners w pobliżu Abu Dhabi. I cała innowacja tego miasta polega na tym, że ma być zeroemisyjne, że ma tam nie być samochodów, tylko kolejki magnetyczne przewożące ludzi, jak w Disneylandzie. Zresztą jest to kopia pomysłu z tego Epcot z lat 60. To już bezpośrednia inspiracja. Tak. No i póki co udało się zrealizować 1/5 chyba tego pomysłu. No to jeśli to jest całe nasze wizjonerstwo, no to dzisiejsze nasze wizjonerstwo jest tyle wizjonerstwem, ile je można sprzedać. A chyba to nie do końca o to chodzi. A może chodzi jedno i drugie i kwestia znalezienia tego balansu między ideą, a sprzedawalną ideą. Może to jest ten moment na zastanowienie się nad tym. A myślisz, że pandemia jest w stanie to jakoś, nie wiem, zrewolucjonizować, czy to jeszcze nie jest ten czas? Myślę, że sama pandemia nie, bo sama pandemia jest... Albo kryzys, jest który trudny, jakby tak. Za chwilę, albo już w zasadzie się toczy. Jeśli. Ja też staram się być mimo wszystko, mimo wszystkich trudów i znojów siedzenia od paru miesięcy w domu i pewnie widocznego nieco już zdziczenia. Staram się być optymistą i ta epidemia sama w sobie no nie jest traumą na miarę II wojny światowej czy czegoś tam. Ale z drugiej strony nie wiemy, jakie będą jej następstwa, a one właśnie mogą być naprawdę bolesne. Po drugiej, i to takie różne następstwa, bo jedno to jest realne zagrożenie, a drugie to są strachy, które zostają w ludzkiej głowie. Nie? I to one mogą być zupełnie niewspółmierne. I to
te strachy w ludzkiej głowie mogą wywołać presję chociażby na deweloperach, żeby budowali inaczej, bo umówmy się, niestety nasze miasta budują deweloperzy, a nie planiści. Tak, tak. No właśnie, to jest gigantyczny problem, uniemożliwiający chyba wprowadzenie jakichkolwiek fragmentów nawet tych idealnych wizji. A może, właśnie jest to ten moment, kiedy wszyscy powiedzą hello, kto pilnuje naszego interesu? Może tak. Ale właśnie tak myślę sobie, no bo teraz prawdopodobnie będziemy doświadczać pierwszego chyba od 7 czy 8 lat spadku cen mieszkań we Wrocławiu. No więc prawdopodobnie, tak jak mówisz, strachy i jakieś takie realne przesłanki być może wpłyną nawet już nie na te fantastyczne wizje, ale na te takie zwyczajne, które trafiają na nasze ulice. I też zastanawiałam się właśnie nad kwestią sąsiedztwa, no bo w tych wielu utopijnych wizjach dotyczących właśnie tych przemian społecznych, to sąsiedztwo jest jakimś zupełnie kluczowym elementem. No chociażby gdybyśmy potraktowali jako jakiś fantastyczny wycinek, no nie wiem, sedesowce powiedzmy, tak, no to one w tych idealnej, pierwotnej wizji, no jakby miały oferować wózkownie, rowerownie, te przestrzenie do spędzania czasu wspólnie, półki na mleko i świeże pieczywo. I jakby no o to chodzi w wielu tych wizjach, żeby tak jak, nie wiem, WSM warszawski, tak, który zakładał raczej jedzenie wspólne, wychodzenie wspólne do łaźni, tak, brak łazienek w mieszkaniach, to te wizje bardzo często właśnie na tej wspólnotowości się opierają. Coraz częściej może zdarzają się też te deweloperskie wizje, które gdzieś do tej wspólnotowości zaczynają nawiązywać i proponują mieszkańcom chociażby właśnie głupie kilka metrów na urządzenie imienin, czy tam jakiejś imprezy sąsiedzkiej. I pytanie, czy to wszystko nie pójdzie jak krew w piach właśnie jakby przez ten strach i no bo teraz z kolei sąsiedzkość jest super, tak? Chyba przynajmniej w moim życiu pierwszy raz doświadczam w ogóle czegoś takiego, że ludzie faktycznie jakby tego sąsiada za ścianą, który zazwyczaj wierci i tam jest głośno i coś tam, traktują jako tą najbliższą pomoc. Że wierci. No właśnie, że jeszcze żyje albo że może coś podrzucić, nie? Więc to jest taki, myślę, bardzo ciekawy moment dla tego wątku. No tak, tylko że my też do tej takiej mądrej miejskiej kolektywności to ciągle jeszcze dorastamy, nie? To pamiętajmy o tym, że my jesteśmy, jakby tak pogrzebać w naszych genach i w naszych drzewach genealogicznych, raczej społeczeństwem wiejskim, więc my się też funkcjonowania w grupie musimy nauczyć, a nie ułatwia nam tego chociażby rynek mieszkaniowy czy regulacje urbanistyczne, więc może to jest taki moment, że poczujemy, że ta zbiorowość jest wartością, no ale ja też pamiętam, że jaką myśmy byli skonsolidowaną społecznością podczas powodzi 97 roku. I co? I co? I nic. Znaczy mit został, nie? No prawdziwymi wrocławianami się wtedy staliśmy. Prawda jest taka, że nie było mnie wtedy we Wrocławiu, ale dobra. Ups. No ja też jeszcze. Nie ja byłem na wakacjach. No ale to co? To już ostatnie. Jeszcze raz cię zapytam. No naprawdę marzą tylko o tych czarnych samochodach? No mam nadzieję, że nie, oczywiście, że to jest prowokacja, tylko że znów to jest trochę tak, że różny możemy mieć stosunek do wszelkiej maści aktywistów, ale też historia uczy, że to właśnie nie zawsze architekci byli z siłą sprawczą, że właśnie, może architektów może ktoś powinien... Za dużo wymagamy, nie? W sensie nie tam szukamy, tak, gdzie trzeba. Czasem to byli przemysłowcy, którzy there are no free lunches, mieli też coś do ugrania. Czasem byli to filozofowie, czasem byli to aktywiści społeczni, myśliciele, ale może z architektów trzeba zdjąć ten ciężar i faktycznie pociągnąć ich za sobą, a nie wymagać od nich, żeby to oni ciągnęli. Że oni uczynią jakiś krok. No dobrze, to co? Pozostaje nam chyba sobie tylko życzyć tej fantazji i jakichkolwiek prób wprowadzania jej w życie. No właśnie, jakichkolwiek prób udanych, bo to też Muzeum Architektury, jesteśmy częścią takiej ogólnoeuropejskiej społeczności, czy tam platformy, która się nazywa Future Architecture Platform. Rok w rok bardzo oglądamy... Bardzo to jest ciekawe miejsce. Rok w rok oglądamy setki projektów młodych, nie tak całkiem młodych architektów z całej Europy i z całego świata, którzy mają coś do powiedzenia na temat przyszłości. I to jest z jednej strony... tak na pierwszy rzut oka smutne, a z drugiej strony bardzo budujące, że większość z nich szuka
utopi w bardzo drobnych i małych gestach, które mają właśnie powiedzieć, hej, chodź tutaj, zróbmy coś, nie? I poprawmy błędy naszych poprzedników. I może w takich drobnych działaniach jest szansa, tylko żeby te drobne działania się wydarzyły, potrzebne są działania grube, legislacyjne, planistyczne i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale siła w naszych rękach. No tylko czasem trzeba jakby... No właśnie, trzeba po pewne rzeczy sięgnąć na przykład na ulicy, bo zazwyczaj nikt niczego nam nie dawał za darmo, a teraz nawet nie można, bo no trzeba się izolować. Bo strach. Okej, ja myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat i słuchaczy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że ten szybki przelot przez wszystkie przeszłe pomysły był super inspirujący i też mocno uświadamiający, bo właśnie okazuje się, że walczymy z tymi samymi problemami wciąż. Trochę to przygnębiające, no ale cóż, nie pozostaje nam nic innego. I tak trochę głupio wyjdzie, bo ja zaplanowałam na koniec powiedzieć o mikrograntach. No i wyjdzie tematycznie mocno. Jakbyś mógł przerzucić planszę kawałek. Bo chciałam jeszcze jedną. Chciałam powiedzieć naszym słuchaczom, że za chwilkę rozpoczyna się nabór właśnie na program, który nazywa się Mikrogranty. Można uzyskać wsparcie finansowe na zorganizowanie, zaplanowanie, realizację różnych działań właśnie osiedlowych, sąsiedzkich i myślę, że no, to też jest jakaś forma tej utopijności jak najbardziej dostępna w naszych rękach. Także zapraszam was serdecznie wszystkich do składania wniosków, osoby nieformalne i organizacje pozarządowe i nawet też ścieżka młodzieżowa. Wszystko można się dowiedzieć u zespołu mikrograntów. Tak więc ja takim pozdrowieniem w stronę ekipy zakończę. Bardzo ci dzisiaj dziękuję, Michał, za to spotkanie. Ja dziękuję Mieliśmy za zaproszenie. Mieliśmy rozmawiać w zupełnie innych warunkach, ale myślę, że te pandemiczne kwestie też nas dużo bardzo o mieście dziś uczą i że warto zdecydowanie to miasto teraz obserwować. No i cóż, tym samym kończymy kolejny semestr Akademii Miejskiej w Barbarze w tej niespodziewanej wersji online. Kolejne spotkanie na pewno w październiku. Mam wielką nadzieję, że już w wersji analogowej i że tutaj te dziś bardzo puste i smutne krzesła zapełnią się publicznością. No a jeśli będzie to niemożliwe, to znów będziemy spotykać się online, także do zobaczenia na pewno w październiku. Tymczasem Barbara działa jeszcze do końca maja. W przyszłym tygodniu kolejna lekcja Olgi Budzan haftujemy. No i taka niespodziankowa kuchnia dla opornych, winni czarodzieje. Będziemy odkrywać świat wina w wersji online. Oczywiście to wszystko. Dzisiaj moim gościem był Michał Duda. Bardzo jeszcze raz dziękuję. No i do zobaczenia na Akademii w październiku.